Cześć moi drodzy, chciałbym wam okazać, bo może wam okażę jak mieszam teksturę metalu czy jakiegoś innego materiału ze zwykłym, z materiałem typu PPR Metallic, bo dzisiaj teksturuję kuchenkę gazową. Teraz wam okażę shading, dodam sobie nowy materiał. Tutaj dodajemy New PBR Metallic i tutaj sobie wymiar kuchenka. Sprawdzę, czy można przyciągnąć w ten sposób. O, da się, bo nie byłem po prostu pewien. Opcją append możemy zaimportować. Nie importujemy w widoku 3D. Znaczy, chodzi o to, że tą ikonkę można powiększyć, ale również zmniejszyć. Jak jest mała, to szybciej materiał się aktualizuje i nie będzie procesora obciążać. Bo to, jak ta ikonka jest duża, to spowalnia bardzo. Dobra, bo będę musiał zaimportować materiał metalu. Nie mam czasu, muszę do pracy iść, ale może mi się uda. Tak się zastanawiam, czy nie pomieszać materiału metalu. Dobra, pomieszam sobie materiał metalu z tym. Bo muszę chyba... wezmę sobie chyba ten materiał. Kurde, gdzie jest ten? Sprawdzę, moi drodzy, czy będę mógł zaimportować ten materiał. Ojejku, jak tego duchy mam. Tutaj można wpisać. Kurde, gdzie to jest? Nie widzę tego. Ojejku. Nie wiem, mogę muszę jeszcze raz dać append. Dobra, wybiorę PBR Metallic, bo nie mam czasu. Metallic Find? On powinien być na górze. Mam strasznie dużo niepotrzebnych tu materiałów. Okej, dobra, bo... Też niekiego ducha mam i mam okarę. Dobrze to zrobiłam? A tutaj trochę się rozjaśnię. Musicie w widoku shading dodawać materiał, bo czasami Blender ma napotyka problemy przy imporcie materiału. Żółty kolor ustawię. A tutaj bardziej taki biały. Ja się tak zastanawiam, wybiorę sobie taką opcję jak Color Mix RGB. Bo potem będziemy mogli Factor użyć i połączyć materiał tekstury z tym Color Burn i teraz sobie wybiorę teksturę jakąś. Kurde, chyba zdążył dla was to opublikować. Zasiłkujecie ten czas. I jestem teraz z tego powodu zdenerwowany. Potem nie mam czasu, bo muszę iść na siłownię. Ale postaram się dla was opublikować. Wybiorę sobie ten materiał, bo nie mam czasu. I przyciągamy lewym przyciskiem myszy i łączymy z tym. Faktor to jest czynnik. Myślę, że teraz powinno teksturę widać. Sprawdzę w widoku renderu, tak widać. Faktor. O co chodzi z opcją klam? Screen. Multiple.
Jeszcze muszę moje drodzy sprawdzić, bo mi się trochę parę rzeczy nie podoba tu. Kurde, czemu on mi jakoś tak dziwnie to pokazuje? Materiał metalu nie jest poprawnie wyświetlany. Simply metallic paint. Kurde, nie podoba mi się trochę ten materiał metalu. Myślałem, żeby też podłączyć inny materiał do tego PVR Metallic. Dajcie mi chwilę, bo muszę tu pomyśleć. Mi się wydaje, że chyba powinno być inaczej to podłączone. Nie, wiecie, inaczej to podłączę. Nie po kolei podłączyłem. Teraz podłączę to najprawdopodobniej do tego. Następnie kolor do tego. Teraz ma powinno mi, moi drodzy, wyświetla. Teraz mi wyświetla materiał metalu. Faktor. Kurde. Jeszcze mi kompiluje materiał. Niezbyt szybko mi się to robiło w widoku 3D. Teraz mam dobrze podłączony materiał i już mam okazję. O, jest, udało się. Sorry, moi drodzy, źle podłączyłem materiał metalu. Color burn. A coś tekstury nie widać. Ale to dziwnie wygląda. Muszę jeszcze popatrzeć, czy ja dobrze to teksturowałem. Jakoś nie widać tekstury. Tak się zastanawiam, to chyba do tego podłączę. To natomiast chciałbym do tego podłączyć. Kurde, nie jestem pewien, moi drodzy, czy ja dobrze ten materiał podłączyłem. Mam pewien pomysł, wiem jak to odłączę. To do tego. Jeszcze mogę tak spróbować. Długo się materiał metalu kompiluje. Bo to jest pewne. O, teraz to wygląda. Teraz to wygląda dobrze. Muszę się ospieszyć, moi drodzy. Screen. Też inaczej będzie wyglądał presek o nazwie screen. Kurczę, no, chociaż mi czas leci szybko. Dobrze, że wymieniłem zasilacz, bo niedawno, o teraz jest poprawnie oteksturowany obiekt. Bo w widoku 3D pokazuje tak jak w widoku renderu. Teksturę widać, no i metal widać. Przybliżę, bo nie jestem pewien. Zmniejszy faktor. To znaczy w widoku renderu pokażę wam i w widoku 3D jest poprawnie zrobione, bo widać blask materiału i tak możecie za pomocą tej opcji mix RGB łączyć materiał metalu i tekstury, nawet jak macie metallic paint. A to można rozjaśnić. A co chodzi z opcją clamp? Tej opcji może to odwraca kolory, ale nie jestem pewien. Kurde, najgorsze jest to, że ten materiał kompiluje. To trzeba odznaczyć. Nie podoba mi się to, że mi nie pokazuje tekstury.
Kurde, nie mam czasu. Jeszcze sprawdzę Malty, ile opcja. Bo Malty, ile to może ułatwić podgląd do tekstury. Szkoda, że nie ma... O, to będzie dobry, właściwy preset. Opcja Malty, ile, żeby wyświetlała teksturę i metal. O, teraz mam oprawnie połączoną teksturę razem z metalem. I to jest właściwy sposób, który musicie użyć, który wam teraz pokazałem. Setting, gdzie jest tu opcja interpolation? Co my tu mamy? Nie ma tutaj opcji, żebym mógł grać, chociaż nie, wydaje mi się, że jest. Sprawdźcie jeszcze, czy możecie połączyć Glossy, czy ja mogę włączyć Glossy z tym, bo jeszcze mógłbym zrobić opcję, żeby to było bardziej metal lśniący. To chyba byłoby na tyle i chciałbym wam życzyć miłego dnia. Można tu zwiększyć i zmniejszyć to. I chciałbym wam życzyć miłego dnia. Muszę za chwilę do pracy iść.